Zapadam w ciemność i las to moje życie, to mój dom. Przyjaciel księżyc w porę zgasł, mateczka noc okryła mgłą. Już nie mam dokąd uciec stąd, a nogi nie chcą nosić mnie. Domyka się obławy krąg, do rana sam wykrwawię się. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Dla nich obroża zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności, mojej wolności. Tylu przyjaciół przeszło już na drugą stronę, w lepszy świat. Garbate krzyże pokrył kurs. Jak co roku spotykamy się przy mogile pana kapitana Bolesława Pajączka z żołnierzami Krajowej Batalionów Chłopskich, który swoim życiem, swoją postawą daje przykład młodym pokoleniom walki do końca, walki za wolność, za ojczyznę. Jego przesłanie szczególnie mocno brzmi w dzisiejszych czasach, kiedy na Ukrainie toczy się wojna o nowoczesną Europę, kiedy ten sam okupant praktycznie, który sięgał po naszą ziemię od 1939 roku, jeszcze wcześniej, w tej chwili znowu się budzi hydra, która chce zagarnąć Europę. Stąd pamięć tych najlepszych wzorców i tych najwspanialszych synów tej ziemi jest naszym obowiązkiem i szansą na to, że przyszłe pokolenia nie zmarnują tej szansy i że będziemy mogli żyć dalej w pokoju i we współpracy ze wszystkimi sąsiadami i ze wszystkimi narodami Europy. A w tym momencie, no cóż, Bolesław Pajączek, przypomnę tylko, że nasz powiat uczcił jego pamięć wydaniem książki dzięki Państwu, dzięki wsparciu i współautorstwie pani Iwony, pani dyrektor i wszystkich osób, które zaangażowały się. Za to bardzo serdecznie dziękuję, bo jest to taki dowód, który również pozostanie w pamięci. Cześć i chwała panu kapitanowi za jego życie, za jego męczeństwo w więzieniach, za czas spędzony w celi śmierci. Jest to rzeczywiście wzór do naśladowania. Cześć i chwała. Kto z Państwa głos zabierze? Historia zbrojnej walki Bolesława Pajączka, jego cały życiorys stał się inspiracją i stał się motywem do powstania książki Wychodząc z cienia. Historia Bolesława Pajączka, pseudonim Groźny. Czytając wspomnienia pana Bolesława, miałam wrażenie, że to jest niezwykle zaangażowany wówczas człowiek czynu. Człowiek, który był bardzo zaangażowany w walkę o wolną Polskę, o niepodległą Polskę. Był gotów poświęcić swoje życie, a także i poświęcił je, spędzając 7 lat w najgorszych celach więzień Polski Ludowej. Był więźniem między innymi więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie był okrutnie torturowany i traktowany z najgorszą pogardą jako wróg, jako naczelny wróg ludu i władzy komunistycznej. Książka opiera się nie tylko na życiorysie i na wspomnieniach pana Bolesława Pajączka, ale również
zostały w niej zawarte treści historyczne, które potwierdzają heroiczną walkę pana Pajączka na terenie w regionie powiatu kozienickiego i została też uwierzytelniona przez historyków, między innymi przez pana Dariusza Gałaszewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej. Także jego historia jest najbardziej wiarygodną historią bohatera, który walczył o wolną Polskę. I z tego miejsca zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacją, nie tylko z życiorysem walki zbrojnej Bolesława Pajączka, ale również w książce są zawarte elementy jego biografii jako człowieka. Dzięki właśnie pomocy przyjaciół pana Bolesława Pajączka, jego rodziny, pani Marii Tokarskiej, panu Tadeuszowi Rutkowskiemu, mogłam stworzyć obraz człowieka, który był nie tylko bohaterem w skali krajowej, ale również bohaterem dnia codziennego. Zwykłym, dobrym, uczciwym człowiekiem, który do końca swoich dni walczył o niepodległą Polskę i o dobry byt dla swojej rodziny. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa? Przepraszam, jeśli pozwolę. Przepraszam. Tak, zawsze, słuchajcie Państwo, jest to wydarzenie naprawdę historyczne, że tutaj jesteśmy dzięki panu staroście Krzysztofowi Rumuzie, dlatego że on zrozumiał jakby wagę osoby pana Bolesława i potrzebę jak gdyby historycznego wysiłku, żeby ta osoba na tle naszej społeczności, naszego powiatu, miasta została jak gdyby zauważona i pamięć jak gdyby zachowana o tej osobie. I teraz dowody, prawda, tej pamięci. Dzięki panu staroście właśnie powstała ta książka. I chodzi o to właśnie, że pan starosta pięknie się wyraził. Moją potrzebą też właśnie, że się zwróciłam do pana starosta o pomoc w powstaniu tej publikacji, było to, żeby właśnie, tak jak pan Bolesław chciał, żeby o prawdzie historycznej dzieci, młodzież polska się dowiadywała. I dzięki właśnie panu staroście o tej prawdzie, jak gdyby, o tej odrobinie prawdy jest szansa, że młodzież się dowie, nasza lokalna. Kiedyś pan starosta miał koncepcję programu edukacyjnego w szkołach naszego powiatu i to jest piękna sprawa, żeby ta książka trafiła do biblioteki każdej szkoły naszego powiatu. Myślę, że młodzież ma ogromny głód prawdy historycznej i tylko jeżeli po prostu zobaczy ten dokument, bo przy okazji sobie pozwolę dygresję wygłosić, że to jest arcydzieło literatury faktu, dokumentalistyki. Tak jak właśnie w wypowiedzi pani Wanki słyszeliśmy, że to są słowa jak gdyby bardzo wiarygodne, które ona tutaj utrwaliła odnośnie prawdy historycznej i osoby pana Bolesława. To jest ogromne dzięki dla pana starosty, że po prostu podjął ten trud, bo chodzi o relacje osobowe. Przecież do tej pracy trzeba było powołać wiele osób. I pan starosta ma i życzę teraz panu staroście, żeby ludzie dobrej woli byli wokół pana starosty, umacniali jego koncepcję i wykonanie, żeby po prostu powstawało się środowisko ludzi dobrej woli w większym jak gdyby zakresie. Myślę, że następnym wysiłkiem naszym wspólnym będzie to, żeby tutaj uzupełnić napis tablicą jakąś, że to był żołnierz też po prostu okupacji sowieckiej i niezłomny żołnierz i więzień polityczny. Taka jakaś krótka notatka by się tutaj przydała po prostu, bo to jest jak gdyby tablica tylko z dokumentów rodzinnych, prawda, rodzina sfinansowała jak gdyby tą tablicę. Także bądźmy razem, proszę Państwa, i to, tak jak ci żołnierze mówili, my umieramy, ale wy pamiętajcie, a my staniemy obok Was. Byli tu strzelcy, dzieci 8-letnie tutaj przychodziły do pana Bolesława i strzelcy, jak wiemy, w tej chwili są takimi, z tą kadrą, właściwie żołnierzy terytorialnej, prawda, ochrony terytorialnej. Także myślę, że pod patronatem pana starosty rośnie kadra naprawdę autentycznych Polaków i żołnierzy. Także na dzisiaj na pewno wydarzenia historyczne sprawiły, że nie ma tej młodzieży tutaj. Także dziękuję pięknie za obecność. Mojej wolności.
Tylu przyjaciół przeszło już na drugą stronę, w lepszy świat. Garbate krzyże pokrył kurz, w dziurawych hełmach gwiżdże wiatr. Szukali światła w mroczne dni, przed Bogiem tylko chyląc kark. Pośród klęczących dumnie szli, w pogardzie mając każdy targ. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest, dla mej wolności. Mojej wolności. Wstaje świt, opada mgła, nadchodzi nowy, piękny dzień. Moja wolności przy mnie trwaj, najbardziej teraz kocham cię. Ostatni nabój, krzyża znak, burzy się krew, szczęknęła broń. Wybaczcie, jeśli coś nie tak. Przez chwilę lufa chłodzi skroń. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy łbów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pętlą jest,